Witam wszystkich. Mamy już odcinek pod numerem takim. Robienie tego właśnie plotera, który tak pomału idzie. I dla tych osób, którzy nie oglądali to od samego początku, wyświeci się link na wstępny filmik, to można od samego początku to oglądać. I właśnie w tym filmiku chciałbym sprawdzić, właśnie przyjechali prowadnicy. Mamy wszystkie 12 wózków. I chciałbym sprawdzić, jaka jest dokładność, czyli jaka jest wysokość tego wszystkiego. Sprawdzimy to na zegar, pokażę, jak to się można sprawdzić. No, najważniejsze chodzi o wysokości, czyli jak jest prowadnica bokiem się trochę wygięty, to jamie się można wyprostować, a jak po wysokości, no to raczej nie bardzo się da. Właśnie to wszystko jest firmy Hibin. Tak samo mamy prowadnicę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, te wózki są dobrze zapakowane. Zaraz pokażę. Jedna folia, druga folia. Dodatkowo jeszcze smarowany od środka. Takie zabezpieczenia w środku stoją, takie czarne widać, żeby właśnie te kulki tam nie powylatali stąd. Tam dodatkowo w zestawie mamy jedną kalamitkę do smarowania, tak widać, pod kątem 45 stopni. Tak, nie wiem, czy widać, czy nie. Tu jest dobrze widać, że każda prowadnica przyjechała taka porysowana. Nie wiem, czy to coś wpływa, czy nie wpływa. Ta płaszczyzna to nie jest ważne, najważniejsze jest ta. Myślę, że to jest normalne. Może. O, tu widać. No i te większe też tak samo. Tak to mam ustawione, wodełko, wózek wstawiłem wymadło, tu prowadniczka, zaraz pokażę, jak to jest po tej wysokości. Tu jest 0, pokażę, że to się normalnie rusza. No jak dla mnie, to nawet nie drgnie. Super. Można sprawdzić do 1 mikrona, ale to nie ma sensu. Mam też zegar taki, tylko do 1 mikrona. Ops, zaraz następnym sprawdzimy. Tak samo jest 0, ale to te same, takie same krótkie, które miałem. Zaraz wezmę te trochę dłuższe. Te poprzednie były na 400, teraz mamy 850 mm. Nie, no to jest super. Powiem, że to jest mega super. No ta właśnie koło 5 mikron tu widać. Zaraz, gdzieś tu było trochę wyżej. No to trochę niżej jest właśnie tu, bliżej do tego końca.
Ale tam mikrony, no powiem, że to dla tej maszyny to taka precyzja, to jest super. Tak, i zaraz spróbujemy parę wózków jeszcze sprawdzić. Zaraz postawię sobie tam tą prowadnicę tu na imadle. I ustawię wózki i spróbuję parę wózków sprawdzić też, jak się okaże dobrze, to będzie dobrze. No tak, to wziąłem 3 takie losowe wózki. Teraz sprawdzamy wysokość. Jak widać, tu jest 0. Jest może lekko na plusie, tam około 5 mikron. Ale tak się jak jeździ, no to strzałka ta rusza, może tam jakiś mikron, może mniej. Jest dobrze. Tak. Tak, sprawdzamy na ilonie, jest jednakowe. To jest następne. To widać, że tam może jakieś parę mikron, to jest wózek ten mniejszy. Ale to jest nic. Tak, ten następny. No ten jest trochę więcej się rusza. Ale też jest super. Sprawdzam to dlatego, że żeby się nie okazało, że to chińskie wózki, chińskie prowadnicy, a jako nie chińskie, no to różnica może być 300, 4 i może być nawet więcej. Dlatego to wszystko trzeba sprawdzić lepiej przed złożeniem, niż później się okaże, że nie da się tego ustawić, bo to jest wszystko krzywe. Jak się okazało, wszystko jest w porządku. Wózki, takie prowadnicy, wszystko jest w dobrym stanie. Zapraszam osób do subskrypcji, paluszka do góry i do następnych filmików.